Witajcie. Dzisiaj przechodzę do Was z takim króciutkim haulem. Haulem ze sklepu Fantoma. Nie wiem, czy go znacie. O, przepraszam Was bardzo. To jest moje pudło, moje zamówienie. Sporo tego było, dlatego że też gabarytowo tak naprawdę tutaj przeważały gabarytowo te przedmioty, które kupiłam. Oczywiście mamy straszną po Warszawie, więc pozwoliłam sobie przygotować wodę z truskawkami. Mam nadzieję, że Wam nie będzie to przeszkadzało. Dlatego też, jeżeli u Was jest ciepło, zachęcam Was do tego, abyście wzięli sobie coś dobrego do picia. Ja to wszystko rozpakuję i oczywiście zaraz będę do Was wracała. Mam oczywiście paragon, żeby nie było. I pierwsze co, na ogień pójdą woski. Nie wiem, czy Wy same się depilujecie, czy chodzicie na wosk do kosmetyczki. Na razie Wam pokazuję tylko 3, natomiast ja zamówiłam, to był taki taka promocja, że 10 sztuk były w cenie 48 zł, czyli za jedno opakowanie 4,80, jakoś tak wychodzi. Także wzięłam sobie 10 sztuk, mam oczywiście maszynę do tego, gdzie rozpuszczam sobie te woski. Dalej, paski do depilacji. Wzięłam całą rolkę, to jest 100 metrów. Zapłaciłam za nią 29 zł. Już Wam pokazuję. O, to jest taka rolka. To jest ogromna rolka. I ona, powiem Wam szczerze, wystarcza mi na ponad rok. Czasem mam tak ponad rok. Tamta już mi się kończy, którą sobie kupiłam jakieś 2 lata temu. Więc teraz mam nadzieję, że ta również spełni swoją funkcję. 29 zł. To jest to. Stojak na lakiery, słuchajcie. Stojak na lakiery przyszedł do mnie w takim pudełku. Oczywiście ja go będę musiała sobie zmontować, jak widzę tutaj, ale chyba z tym nie powinno być żadnego problemu, mam nadzieję. Bo tu mamy kilka części. To jest, słuchajcie, coś takiego. O, coś takiego. To pewnie tak się stawia. Wzięłam tą większą półeczkę. I do tego mam oczywiście takie dwie podkładki, które się tutaj ściąga, więc one też są przezroczyste. Ale to będę musiała zmontować, jak widzicie, tu są dwie dziurki. Tu mam jeszcze śrubki, więc będę musiała to zmontować. No na razie nie miałam kiedy, więc jeżeli już zmontuję taką półeczkę, to chętnie Wam pokażę, jak ona wygląda już w rzeczywistości. I za ten stojaczek zapłaciłam 25 zł. Dalej kupiłam dwa pilniki, znaczy dwa rodzaje pilników, taki biały i taki szary. Jest to ten rozmiar 100×180. Oba są, teraz Wam pokażę dokładnie, oba są tej samej jakby grubości, ale postanowiłam sobie, żeby wezmę jeden i drugi, żeby mi się nie myliło, co mam do stóp, a co mam do rąk. Tutaj też jest logo firmy ATA. I te pilniki były, już Wam mówię, po 3 zł, także bardzo, nie, przepraszam, za złoty 50. Złoty 50, bo kupiłam po 2 sztuki dla koleżanki, bo ona też chciała, więc jeden czarny, jeden biały też jej dałam. Dlatego wyszło po 3 zł za 2 sztuki. Czyli złoty 50, jedna sztuka, także uważam, że bardzo rozsądna cena. I muszę uważać, bo zauważyłam, że zaczynam mówić także bardzo często. Zapominamy o tym. Dobrze, dalej kupiłam szampon Slick Line. I to jest szampon, słuchajcie, do włosów z jedwabiem. Nie wiem, czy znacie w ogóle te szampony, ale są naprawdę rewelacyjne. Ja bardzo często do nich wracam. Ja teraz też kupiłam sobie taką odżywkę Slick Line i jestem też nią oczarowana. Jestem zachwycona tą odżywką, bo ona jest w sprayu. Rzeczywiście bardzo ułatwia rozczesywanie. Dodatkowo, słuchajcie, zapach jest przecudny. No zapach jest przepiękny. Taki typowo fryzjerski. I czuć ten jedwab. Także myślę, że ten litr nie ma także. W związku z tym liczę na to, że litrowy szampon wystarczy mi również na bardzo, bardzo długo. I za ten szampon zapłaciłam 12,90.
Tak, i kupiłam jeszcze jeden szampon. Szampon rewitalizujący z kwasem hialuronowym i algami. Również litrowy. H-Essence. I powiem Wam, że zapach jest równie przyjemny. Jest bardzo delikatny, taki typowo też kosmetyczny, fryzjerski, litrowy. I za niego zapłaciłam 18 zł. On był troszkę droższy, ale też myślę, że za taką cenę, za litr szamponu warto zapłacić. Cały mi się podoba, że tutaj jest ta pompeczka, ten atomizer. Tu mi troszeczkę tego brakuje. Nie widziałam w żadnym sklepie jeszcze tych szamponów z atomizerem, a szkoda, więc prośba do producenta, jeżeli w ogóle obejrzy mnie, albo jeżeli do niego dotrze ta informacja odnośnie tego, że są te szampony, że ktoś tam może przekaże, że fajnie by było, żeby również były te atomizery. Jestem nawet w stanie dopłacić te 3-4 zł po to, żeby rzeczywiście ten atomizer był. Ale myślę, że jak zużyję ten szamponik, to sobie po prostu przełożę do tego drugiego. Problem się też rozwiąże. I ostatnia rzecz tak naprawdę, którą kupiłam, były to arderki. Arderki kupiłam, już Wam mówię, te medium, czy te średnie. Pojedyncze to są te kępki. Ja uważam, że kępki też są idealne. Na razie jeszcze, słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale ja mam problem z nakładaniem chociażby takich całych, albo nawet takich połówek. No jakoś do tej pory to tak nie bardzo mogę się do nich przekonać. Nie wiem dlaczego. Ale nie, wiecie co? Przepraszam Was bardzo. Nie! Ja chciałam medium, ale ja widzę, że tu zamówiłam cały komplet, bo są krótkie, medium, dwie pary medium i są long, czyli te długie. Jaka jest gapa? Ja nie wiem, co ja zamawiam. Po prostu chyba mnie przyciniło, a nie o to mi chodziło. Nieważne. W każdym razie, za te arderki, zaraz Wam, to jest 56 sztuk, zapłaciłam 19 zł. Także też cena uważam bardzo przystępna. I teraz Wam powiem tak, jeżeli chodzi o Fantomę. Fantoma jest to sklep. Jest to sklep tak naprawdę przeznaczony, znaczy sklep kosmetyczny, ale sklep przeznaczony bardziej dla firm, jak i też dla takich salonów kosmetycznych, dlatego że tam są no przeróżne rzeczy, począwszy od łóżek kosmetycznych, po łóżek do masażu, po różnego rodzaju sprzęt taki już profesjonalny dla kosmetyczek. No naprawdę uważam, że warto do tego sklepu zaglądać, interesować się, bo rzeczywiście ofertę mają bardzo dobrą, korzystną i myślę, że też cenowo bardzo dobrze wyglądają. Jeżeli lubicie takie typowo fryzjerskie produkty, sięgnijcie tam. Ja Wam oczywiście podlinkuję ten sklep, żebyście mogli... Zresztą, słuchajcie, ja Wam podlinkuję wszystkie produkty, więc od razu będziecie mieli też link do sklepu. Jeżeli macie jakieś pytania, myślę, że ten sklep, obsługa sklepu chętnie też Wam na wszystkie pytania odpowie. Fajne jest też to, że można tam po prostu pójść, wybrać sobie pewne rzeczy, bo ten sklep mieści się w Warszawie. Ale też, tak jak powiedziałam, jest możliwe, no możliwy transport. Ja akurat za transport zapłaciłam 15 zł, ale uważam, że za takie ciężary, bo zamówiłam, tak wiecie, 10 sztuk tego wosku i 2 litry samych szamponów, to też już jest swoja waga. No dobrze, kochani, tyle byłoby ode mnie. Mam nadzieję, że taki szybki haul Wam się podoba, że w ogóle lubicie haule, bo ja na przykład bardzo lubię oglądać haule. Zdrowie Wasze, uciekam do swoich zajęć, mam nadzieję, że nie popłyniecie, nie rozpłyniecie się te upały, tak jak ja to zaczynam robić. Także dzięki Wam serdecznie, życzę Wam udanego weekendu, udanego dnia, kiedy, jak i też wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten filmik. Pozdrawiam Was ciepło, pa, pa!